Cześć! Jako Orange Eksperci często pokazujemy, jak skonfigurować jakiś router, czy na przykład włączyć jakąś usługę. W tym odcinku będzie jednak nieco inaczej. Opowiem o wyłączeniu sieci 3G. G i 5G. O tych sieciach słyszysz obecnie najczęściej, ponieważ korzysta z nich najwięcej klientów. Oprócz nich są też starsze, m.in. 2G i 3G. Na początku 2024 roku rozpoczniemy w Polsce stopniowe wyłączanie sieci 3G. Uwolnione w ten sposób pasmo częstotliwości 900 MHz, obecnie używane w 3G, przeznaczymy dla 4G LTE. Dzięki tej zmianie Wy, jako klienci, będziecie mogli odczuć znacznie lepszą jakość połączeń głosowych i internetu mobilnego. Cały proces wyłączania 3G potrwa do końca 2025 roku. Aby w sposób praktyczny wyobrazić sobie zmianę, porównajmy ruch głosowy do ruchu drogowego. 2G to tak jakby ścieżka rowerowa. 3G możemy porównać do drogi krajowej. 4G to droga szybkiego ruchu, a 5G to autostrada. Po wyłączeniu 3G auta wyposażone w technologię Volte i karty SIM 4G LTE przeniosą się na drogi 4G. Samochodów wtedy na tych drogach będzie więcej, ale będą mogły też jechać szybciej, bo pojadą drogami szybkiego ruchu, czyli 4G. Aby w pełni skorzystać z sieci 4G LTE, będzie potrzebny telefon, który obsługuje Volte, czyli rozmowy telefoniczne z wykorzystaniem sieci 4G LTE i odpowiednia karta SIM. Wszystkie telefony wprowadzone do oferty Orange od lipca 2021 roku wspierają Volte. Jeżeli masz telefon lub kupujesz go poza Orange, to sprawdź, czy wspiera on Volte. Listę takich telefonów znajdziesz na naszej stronie. Karta SIM również powinna obsługiwać 4G. Potrzebujesz więc karty 4G LTE USIM lub eSIM. Jeśli nie wiesz, czy Twoja karta jest odpowiednia, skontaktuj się z obsługą klienta lub udaj się do salonu sprzedaży. Jeśli okaże się, że Twoja karta nie obsługuje Volte, wymienimy Ci ją bezpłatnie w salonie Orange. A co jeśli korzystasz z telefonu, który nie wspiera Volte i nie masz lub nie wymienisz karty na taką, która wspiera Volte? Czy nadal będziesz mógł korzystać z sieci? Tak, skorzystasz jednak z sieci 2G, w której nadal będziesz mógł dzwonić czy wysyłać SMS-y. A wracając do naszego porównania sieci z drogą, to będziesz tu, czyli będziesz poruszał się z prędkością rowerzysty. Jeśli masz pytania, zajrzyj na naszą stronę. Zostaw pytanie pod filmem lub na naszym forum. Link znajdziesz w opisie do tego odcinka. A ja już się z Wami żegnam. Widzimy się w kolejnym odcinku już niebawem. Do zobaczenia!